Witajcie w kolejnym odcinku informacyjnym. Dzisiaj powiemy troszkę sobie o miasta.pl, czyli o serwerze Minecraft, który stworzyłem właśnie wczoraj. Oczywiście działa od dzisiaj. Także, serwer miasta.pl to jest mój serwer Minecraft, który powstał, założyłem go wczoraj, ale dopiero otworzył się dzisiaj. I jest na nim wiele kanałów, już Wam tutaj za chwilkę pokażę, ale najpierw chcę Wam tutaj pokazać, w jakim pięknym miejscu będzie spawn. Patrzcie, jakie piękne miejsce, piękne miejsce wybrałem. Tutaj spawn był jakoś tam daleko na tajdze, ale ogólnie tutaj będzie spawn. I tutaj jest wielka polana później, na którym przynajmniej jest dwa miasta, mi się wydaje, będą, tam jest wioska. Nie, gdzie jest wioska? Tam, gdzie się jest wioska. Nie wiem już, gdzie jest wioska. Nie orientuję się w tych terenach tutaj, niestety. Ale na pewno wiem, że ta polana graniczy z morzem. Tutaj mojego miasta nie będzie, bo nie chcę mi się po prostu mieć tutaj. Bo pewnie ktoś go zniszczy tutaj, kurde. No, także ogólnie tutaj będzie spawn, za chwilkę już go zacznę budować. No, a tutaj są piękne góry. No, które na pewno będą... No, dobra, ten blok zniszczy, bo jest brzydki. Ta góra wygląda trochę jak, nie wiem, jak rzecz 8. No dobra, nieważne, nie będę o tym mówił ogólnie, bo każdy wie, co ta góra przypomina. Także ta góra w sumie też to trochę przypomina. Dobra, nieważne. Nie będę o tym mówił teraz na odcinku, bo YouTube mnie zbanuje. Także ogólnie link do serwera jest w opisie, a teraz pokażę Wam serwer Discord. Także za moment się widzimy chyba. Dobra. Wiesz co, już Wam pokażę to tutaj. Także. To jest ten serwer. Serwer jest 12+. Także gdy macie poniżej 12 lat, zapytajcie się o zgodę twórcy o dołączenie. Także to jest ten serwer. Tutaj ogólnie jest kilka rzeczy, regulamin, ogłoszenia, czat ogólny. Jeszcze tutaj muszę kanał z rolami stworzyć. Z rangami, tutaj to rangi będą raczej. I tyle w sumie. Także no, tak. Albo kanał z rolami będzie. Zobaczymy. Jeszcze dużo rzeczy z tym serwerem jest do robienia. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku już w tym tygodniu prawdopodobnie, albo w następnym. Zobaczymy. Do widzenia.